Cześć, miałam dzisiejszego vloga zacząć zdaniem: dość tych dramatów, jedziemy nad morze. Ale tak nie powiem. Znaczy tak, no druga część jest aktualna, tak, przejechaliśmy nad morze. Gdzieś z kieszeni wypadł mi w autobusie portfel. Karty, dowód, paszport w domu. Dobrze. Czas świąteczny. Biura pozamykane, infolinie nie odpowiadają. Więc po prostu wezmę się za to we wtorek. Zastrzegłam, karty pomroziłam, to wszystko, więc na wszelki wypadek jeszcze Krzyśkowi przelałam pieniądze, jakie miałam na koncie, żeby w razie w, wiecie... Chodź. Żeby w razie w nie kusić losu, jak to moja mama mówi, okazja czyni złodzieja. Już się popłakałam i stwierdziłam, dobra, pierdziele, to idziemy się nażreć do McDonalda. Poszliśmy się nażreć do McDonalda i idziemy na plażę. No, co zrobisz? W tej sytuacji nic nie zrobisz. Jakby ktoś miał wątpliwości co do mojej pozytywności, no to jak widać... Ja zobaczę, że ktoś zaniesie po prostu, zaniesie kierowcy i wiesz, kierowca dał do biura i zadzwonisz, to ci oddadzą portfel, tak? No, gorzej jak trafi na jakieś dzieciaki, co ten... No, gorzej jak trafi na jakieś dzieciaki, które to pierdzielą i po prostu, wiecie, posprawdzają, czy jest tam jakiś kasz, czy karty działają, wypieprzą to gdzieś w krzaki, nie? No, bo oni z tym portfelem wiele nie zdziałają. Tylko wiecie, no szkoda, nie? No teraz będę musiała jakoś przez konsulat w ogóle dowód wyrabiać, no jakoś to pozałatwiam, no ale... Ale no... No dobra, trudno, już nie będę narzekać. Tymek, chodź tu! Coś jeszcze chciałam na ten temat powiedzieć. A, no ja wam powiem, że ja i tak żywię taką, nie wiem czemu, ale czuję podskórnie, że ja odzyskam ten portfel, bo ja mam taką tendencję, że ja potrafię zgubić wartościowe rzeczy i one do mnie wracają. Raz, Tymon, auto jedzie. Okej. Raz nie odzyskałam telefonu, ale to dlatego, że on został skradziony po prostu w knajpie. Na jakiejś tam imprezie byłam ze znajomymi, z pracy pamiętam, to wtedy telefonu nie odzyskałam, bo go ktoś po prostu sobie zgarnął. Ale jak zgubiłam telefony wszystkie, zawsze odzyskiwałam. Co więcej, jeden telefon zgubiłam dwa razy, w tym jeden raz nad morzem, na obozie. To było tak, że ja ten telefon zgubiłam, okazało się, że dzień przed wyjazdem gdzieś tam ogrodnik w krzakach znalazł. Mój tata się później śmiał. Gdzieś to się to po krzakach włóczyła. No po prostu gdzieś tam, jak mieliśmy pewnie jakieś ognisko czy coś, to tam gdzieś mi ten telefon wypadł. No, ale odzyskałam nad morzem ten telefon. Drugi raz to pamiętam przy sklepie z rodzicami gdzieś tam wysiadałam z samochodu i przy sklepie mi wypadł. Przy tym samochodzie I też okazało się, że jakaś bluesowa kapela znalazła ten portfel i moi rodzice pojechali odebrać ten telefon, gdzieś tam jakąś whisky im dali z wdzięczności, no i telefon był. Jeszcze kiedyś coś zgubiłam. Aha, no oczywiście zgubiłam kiedyś portfel w Katowicach w Silesia City Center, bo pojechaliśmy sobie ze znajomymi ze studiów do Silesii, pamiętam, się wygłupialiśmy i w ogóle fajnie, pamiętam wtedy. Może nie powinnam tego mówić. Fajnie było, bo kolega fajnie w samochodzie puścił bardzo głośną muzykę. No fajnie było, no ale w Silesii wtedy tam zgubiłam portfel, ale też go odzyskałam, bo jak się zorientowałam, że go nie ma, no to nie wiem, czy jeszcze tego samego dnia, czy już następnego to było. Jakiś uczciwy znalazca zaniósł do informacji. Więc wiecie, ja mam taką tendencję do odzyskiwania rzeczy, bo ja jestem taka, że jak ja coś znajdę, to ja to zawsze oddaję. Ja zawsze jestem pomocna. Tak jak wam mówiłam, że dobro do mnie wraca dane. I ja jestem przekonana o tym, że ja jestem uczciwa i mi zawsze ta uczciwość popłaca. Zawsze. No. No i teraz myślę... I tym razem ta uczciwość też gdzieś tam jakoś ta energia po prostu dobra się niesie i portfel odzyskam. No. I wtedy nie będę musiała nowych kart wyrabiać, bo mi się nie chce
No wiecie, że ja nie lubię robić dokumentów ani żadnych takich rzeczy. Jak ja mam coś takiego zrobić, to jestem cała, po prostu wiecie. No, dobra. No to idziemy na plażę. No bo co ja teraz zrobię? Nic nie zrobię. No chciałam gonić autobus, ale już był za daleko. Znaczy autobus chciałam gonić metrem, w sensie gdzieś go tam wyprzedzić na trasie, coś tam. Ale u nas metro szwankuje teraz w ogóle, gdzieś tam robią jakiś odcinek, modernizują i na pewnych odcinkach jeżdżą autobusy zastępcze zamiast metra, więc no mogłabym go nie dogonić, stwierdziłam, a dzieciom obiecaliśmy plażę, więc idziemy na plażę! Kilka razy płynęli. Jeśli obserwował, to zobaczy, że płyną. Ale oni na nim stanu, mimo że to jest tak na tej deszcze i na stoją. Krzysiek się mnie pyta, masz pieniądze, a ja mu na to nie mam portfela. Musisz w odpowiednim momencie wrzucić tu albo tu i on spadnie i tam, żeby, o tak teraz, żeby spadł, widzisz? I on wtedy przesunie tą resztę. Okay. Musisz wybrać, która dziurka i wrzucaj wtedy, kiedy uważasz, że jest słusznie. Dobra, wygramy te grube hajsy. Uwaga. Jest, leci. O, stanął na tym, widziałeś? Nie popchnął go. Niestety. No i się speszył. Zrób to. Gramy teraz autobusa. Jedziemy. Co macie? Dobrze, postaram się. No bo przecież nie wy. A zaraz będzie nie nagrywaj mnie, co mnie nagrywasz? No. Dobra, już się nachrapaliście? Dobrze. Ja myślę, że zajączek się na pewno odwdzięczy, że będziecie dobry, bo oni nie wiedzą, że tam się nie dobrze. Zbieramy jajka. Zbieramy jajka, jak co roku, w tym samym miejscu. Ten sam zając je podrzucił. A jak szliśmy z dzieciakami tutaj, wchodziliśmy na teren tego parku, to dziewczynka chciała iść do domu. Z pracy zabaw do domu i nie wiadomo, gdzie jej mama była. Ale takich państwa poprosiłam o pomoc. Ona tylko, że do domu. I na wszystkie pytania odpowiadała, że ona do domu. No i ten, i zapytaliśmy się jej, czy wie, gdzie mieszka. I ona powiedziała, że tak, że wie, gdzie mieszka. I tamta pani ją poszła zaprowadzić, bo oni już wychodzili z tego placu zabaw. I też szli w tamtą stronę i ją wzięli tam. No jak oni by jej nie wzięli, no to ja bym ją tam wzięła. Jajka by poczekały, no cóż. Ojeju, jak on krzyczy, jak on krzyczy. Wszyscy teraz będą słyszeć, jak krzyczałeś. Przecież się podzielicie. Podzielicie się, na pół po prostu. Jeszcze mało jajek, wiecie jak jest. A jeszcze w domu są schowane. W domu jeszcze są schowane, rozrzuciłam przed wyjściem, także tam jeszcze będą mieli. To będą mieli jakieś Oreo i coś większego. Ojeju. Komarów? Stado komarów, Tymon. A to nie są meszki po prostu? Stado komarów. No bo to Tymon. Pokonałeś się? Tak ja mam. Widzicie? Chcę wam pokazać te kolczyki, tak wyglądają. Ja znalazłam jedno jajko. Jedno jajko. No, oni dużo znaleźli. Dwa masz? No, ja mam jedno. A ja mam dużo, no jeden cukierek. Jak zgubiłeś wszystkie? Przecież tu w kieszeni masz w bluzie. To ma problemy. No, to dziecko to cała mamusia. To jest taki mały histeryk. Mówię, może nie w tej kieszeni. Mówię, że to jest taki mały histeryk. Mówiłem ci, że nie w tej kieszeni? Dobra.